spotkanie piłki Swiss Ball. Jest to ćwiczenie, które super aktywuje mięśnie brzucha. Aby go rozpocząć, staramy się piłkę mniej więcej położyć na wysokości naszego brzucha. Następnie ręce wyprostowane kładziemy z jednej strony. Nogi przechodzą do pozycji krzesełkowej, tak aby kolana stykały się z piłką. Piłka nie powinna dotykać naszego brzucha. Dodatkowo musimy pamiętać, aby dociskać lędźwia do leżanki. Pilnujemy, żeby kąt w stawach biodrowych był 90 stopni. O, w ten sposób. Następnie, gdy już jesteśmy gotowi, ściskamy jednocześnie rękoma i nogami piłkę. Staramy się w takim napięciu wytrzymać około 5-10 sekund. Następnie rozluźniamy pozycję i powtarzamy kolejne razy.